Obserwowanie polskiej polityki, szczególnie na styku interakcji z innymi krajami, coraz częściej wywołuje u mnie dyskomfort. Wiecie, ja nie czuję się jak obywatel średniej wielkości kraju cywilizowanej północy, ale jak opiekun osoby opóźnionej umysłowo. No chociażby taki Błaszczak. Dwie ofiary w Przewodowie, ciszej nad tą trumną. Rosyjska rakieta przelatuje przez pół Polski, pół roku leży w krzaczorach, a znajduje ją jakiś randomowy rowerzysta. Nawet białoruski balon obserwacyjny okazał się sprytniejszy, a teraz okazuje się, że białoruskie śmigłowce latają sobie nad centrum Białowieży. Ewidentnie widać, że Mariusza Błaszczaka to wszystko przerasta. Panie Mariuszu, kiedy się pan poda do dymisji? To nie teraz. Witam was. No, incydencie pisaliście mi już wczoraj rano, jednak ja naiwny uspokajałem was, podając oficjalną wersję monowską, że białoruskie helikoptery nie przekroczyły polskiej przestrzeni powietrznej. Dopiero wtedy, kiedy ludzie zaczęli robić zdjęcia, wysyłać je na media społecznościowe, zaczęły padać pytania, wtedy kiedy już nie dało się nas trzymać w ciemnocie, no to Ministerstwo Obrony Narodowej jednak się zreflektowało i wydało następujący komunikat. Po przedstawieniu przez dowódców i szefów służb wniosków z analizy sytuacji ustalono, że dzisiaj, 1 sierpnia 2023 roku, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy. Po szkoleniu strona białoruska poinformowała wcześniej stronę polską. Przekroczenie granicy miało miejsce w Białowieży na bardzo niskiej wysokości, utrudniającej wykrycie przez systemy radarowe. Dlatego też w porannym komunikacie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że polskie systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Czyli te śmigłowce po prostu leciały zbyt nisko. Zapewne rosyjska i ukraińska rakieta leciały zbyt szybko, a ten białoruski balon obserwacyjny leciał zbyt wolno. Załóżmy, że Rosjanie by w nas trzepnęli Iskanderem. To co, to wtedy się okaże, że pocisk leciał zbyt wysoko? Co Mariusz Błaszczak powiedziałby ocalałem? Gdyby z bezpiecznej odległości zwołał konferencję prasową, nie wiem, gdzieś tam w Brukseli, w Niemczech, czy na wschodnim wybrzeżu USA, to co on wtedy by powiedział ludziom? Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. My nie mamy skutecznego systemu obrony polskiej przestrzeni powietrznej. Jest bezpiecznie wtedy, kiedy po prostu się nic nie dzieje, ale to żadna sztuka. Mamy już dwie ofiary. Mamy notoryczne sprawdzanie reakcji obrony polskiej przestrzeni powietrznej. No i okazuje się, że to całe zapewnianie nas o tym, że jesteśmy bezpieczni... To była fikcja taka. No i teraz, co powinniśmy w takim przypadku zrobić? Bo ewidentnie mieliśmy do czynienia z prowokacją, ale to była dobrze zaplanowana prowokacja, no ponieważ Białorusini stwierdzili, że to jest misja szkoleniowa, czyli no po prostu bidoki pobłądziły, dopiero się uczą, błędy się zdarzają. No w sumie no kto jak kto, ale Błaszczak chyba wie o tym najlepiej, prawda? Te śmigłowce nie wleciało jakoś super głęboko w polską przestrzeń powietrzną, to było raptem parę kilometrów. Wtedy, kiedy z uchod Błaszczaka wysyłały komunikaty, że nic się nie stało, no to ludzie na podstawie zdjęć zrobionych przez mieszkańców, na podstawie map Google'a, próbowali ustalić położenie maszyn i oto co udało się ustalić. Udała się geolokalizacja zdjęcia z Podolan. MON jednak mijał się z prawdą. Przelot miał miejsce. Zdjęcia dzieli 10 lat, ale drzwi, budynek, słup, drzewo z tyłu są identyczne. Białorusini lecieli nad centrum Białowieży na południe. Proszę o retweety. A teraz spójrzcie na mapę. W centrum macie ten konkretny budynek. Jeżeli ustalimy drogę na wschód, to widzimy, że to są niecałe 2 km, jednak zaczynają się bagna, które ciągną się plus minus kilometr do granicy. Jeżeli chodzi o kierunek południowy, no to będzie to troszkę więcej. No wychodzi, że maksymalnie 5 km. Oczywiście nie wiadomo, jak długo oni tam latali, no bo przecież to towarzystwo mogło robić kółka nad centrum Białowieży. No i po raz kolejny zachodzi pytanie, co działać? Na mediach społecznościowych pojawiła się najprostsza recepta, czyli żeby te helikoptery zestrzelić i
Byłby spokój. I przywołuje się kazus zestrzelenia przez Turków rosyjskiego myśliwca. Tyle, że to nie są takie same sytuacje, bo wtedy to była gorąca faza zastępczego konfliktu w Syrii. Rosjanie naruszali przestrzeń powietrzną kilkadziesiąt razy, jak nie więcej, więc po prostu Turcy się zdenerwowali. No a tutaj mieliśmy misję szkoleniową, prawda? Widoki zabłądzili i źli Polacy maszynę zastrzelili. Zresztą to nie jest tak, że my możemy sobie strzelać do każdej maszyny, która nam się nie podoba. To reguluje odpowiednia ustawa. Ja wam nie będę czytał całości, ale na ekranie możecie sobie poczytać. Ja wam tutaj podkreślę najważniejsze kwestie. No generalnie to są procedury jak przed oddaniem strzału przez policjanta, tak? On musi ostrzec, musi nawiązać kontakt, strzał ostrzegawczy. No, zestrzelić można w ostateczności, no i nie wszystko. Oczywiście to nie jest tak, że my jesteśmy całkowicie bezbronni. No wiadomo, że z tym kierownictwem to my leżymy i kwiczymy. Ale w teorii, gdyby nie zarządzali nami wariaci lub ludzie strachliwi, płochliwi, którzy muszą się pytać najprawdopodobniej seniorów z zagranicy, to w teorii, gdyby Białorusini poinformowali nas, że coś będą kombinować blisko granicy, no to w tym czasie powinny wystartować myśliwce i krążyć. I wtedy, kiedy te dwa helikopterki przekroczyłyby polską przestrzeń powietrzną, to powinny zostać przechwycone. Albo ewidentnie by widzieli, że coś się zbliża i by zaczęli spierdzielać. Tak? I gdyby do Łukaszenki te helikoptery wróciły na lawetach, gdyby piloci na drugi dzień wrócili w kibicce, to by się chłop nauczył, to by zobaczył, jak wygląda testowanie. A tutaj no widzimy, że my jesteśmy całkowicie bezbronni. Najprawdopodobniej, bo to jest przecież czwarty przypadek, tu już można jakieś wnioski wyciągać. Zresztą to było najlepiej widać, jeżeli chodzi o kwestie przewodowe. Tutaj nie ma samodzielności, tutaj jest wyuczona, najprawdopodobniej wyuczona, bo przez te dekady fajnie się jechał na autopilocie. Tutaj jest wyuczona bezradność i najprawdopodobniej o wszystko trzeba się pytać Amerykanów. Dlatego dla naszego bezpieczeństwa, bo widzimy, że czasy się zmieniły, powinniśmy głośno i dobitnie coraz częściej mówić: skończcie z tym szaleństwem, bo stracimy ostrość konturów granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ostrość takich pojęć jak suwerenność i niepodległość. No i to tyle ode mnie. Obserwujmy sytuację, czy będzie znaleziony kozioł ofiarny, czy jak się leci zbyt nisko, to wtedy się nie liczy i nie trzeba ponosić odpowiedzialności. Może to coś te pokraki polityczne nauczy i przestanie być rozbrajana polska armia. No bo to przecież to nie jest tak, że jestem jakimś genialnym strategiem, bo ja nawet przecież nie znam procedur. Może rzeczywiście no, jakiś wojskowy chciałby, by polskie myśliwce wzbiły się w powietrze i przechwyciły te dwa helikoptery, no ale po prostu myśliwców nie było. Albo wydane w Ukrainę, no albo Ukraińcy się na nich uczą, no bo no właśnie, bo w odpowiednim czasie zostaną wytransferowane. Chyba tak. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na moim drugim kanale, gdzie gram w gry komputerowe, czy na moim koncie na Twitterze, czy może wejście na stronę syp.tv od sypywania, gdzie są filmy archiwalne. Konto na Twitterze wpiszecie uszy i wam od razu wszystko wyjdzie. Konto poboczne, rozrywkowe wpiszcie tatusiek, no i syp od sypywania.tv. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, ale najważniejsze, że jesteście. Pamiętajcie, jestem dla was, dopóki was interesuje, mam nadzieję, że również i bawi to, co mówię, no to właśnie, to będę sobie z jednej strony szarpał nerwy, bo to moje wyznanie z początku, no niestety jest w jakimś stopniu prawdziwe, co chwilę jakiś zawód. Ale no nie powiem, no sprawia mi to satysfakcję i no szkoda, że akurat w takich warunkach, no ale no co zrobić. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.